Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na Wasze założenia na mój temat. Nagrywałam taki film chyba tylko raz na moim kanale i było to bardzo, bardzo dawno temu. Myślę, że tak ze 4-5 może lat temu. Dosyć dawno. Dlatego stwierdziłam, że może warto odświeżyć ten format i wrzuciłam na Instagrama skrzyneczkę, żebyście mogli właśnie tam wrzucać swoje założenia na mój temat. No i dzisiaj będziemy sprawdzać, czy te założenia są prawdziwe, czy też nie. Pojawiło się sporo książkowych, ale trochę też prywatnych. Z tego, co pamiętam, ale nie wiem, mogę nie pamiętać, bo tak jak wspomniałam, było to dawno. Poprzednim razem dzieliłam to na kategorie, to znaczy osobno mówiłam o tych założeniach książkowych, osobno o tych bardziej prywatnych. Natomiast dzisiaj chyba raczej będę czytać po prostu tak, jak leci, bo później, wiecie, jak będę wybierać tylko te książkowe, a później prywatne, to w końcu się pogubię, nie będę pamiętała, o czym już mówiłam, coś pewnie przegapię, także stwierdziłam, że tym razem będę po prostu szła po kolei z Waszymi założeniami. No i myślę, że nie ma co przedłużać, zaczynajmy. Pierwsze założenie było takie, że nie lubię audiobooków. Pewnie jeszcze z rok temu odpowiedziałabym, że tak, to prawda, natomiast w tym roku bardzo staram się przekonać do audiobooków, bo też robię dużo takich rzeczy, też czasem mam taką pracę nawet, że mogę właśnie czegoś słuchać w trakcie i skupiać się na treści tej książki, więc w tym roku bardzo, bardzo staram się przekonywać do audiobooków. Idzie mi to całkiem nieźle, bo chyba w każdym miesiącu przynajmniej jednego audiobooka przeczytałam, a jeżeli nie w każdym, to na pewno średnia wychodzi taka jedna na miesiąc i dzięki temu naprawdę jestem w stanie poznać więcej książek, poznać więcej historii, także już na ten moment myślę, że to założenie nie jest prawdziwe, chociaż też to oczywiście zależy od tego, jak ten audiobook jest zrobiony, kto go czyta, bo to jest bardzo ważne i tutaj nie chodzi o to, że wiecie, że ktoś jest gorszym czy lepszym lektorem, natomiast po prostu mnie nie wszystkie głosy pasują i już też wiem mniej więcej, które głosy mi nie pasują, wiem, których głosów mogę słuchać na większym przyspieszeniu, których na mniejszym, także nie, to założenie nie jest prawdziwe, bo coraz bardziej jestem przekonana do audiobooków i czasem właśnie po taką formę również sięgam. Kupujesz książki rozważnie? Trochę tak, trochę nie, to znaczy generalnie tak. Dosyć dawno minęła mi ta taka faza, gdzie kupowało się wszystko, bo książka była w promocji, czy jakieś te kosze takie, wiecie, w Biedronkach, czy w innych marketach z przecenionymi książkami. Już absolutnie w taki sposób książek nie kupuję i raczej jeżeli robię jakieś zamówienia książkowe, to są to książki, które zbieram dłuższy czas, w sensie zbieram na swoją taką wishlistę. Widać to też, myślę, po bookhaulach, które pojawiają się na moim kanale tak ze 3, maksymalnie 4 razy do roku. Ale też nie, ponieważ są takie momenty, kiedy kupuję bardziej spontanicznie i na przykład ostatnio takim momentem były warszawskie targi książki. Kupiłam tam kilka książek spoza właśnie takiej mojej listy, zrobiłam kilka spontanicznych zakupów. Natomiast ogólnie tak, raczej kupuję książki bardzo rozważnie i zastanawiam się nad tym, co chcę mieć na swojej półce i czy na pewno to chcę. Nie lubisz romantazy? Ciężko mi powiedzieć, czy lubię, czy nie, bo chyba nigdy żadnej książki z tego takiego podgatunku nie czytałam. Czytałam bardzo dawno temu Dwory, kiedy miały ten swój taki pik popularności, kiedy dopiero wychodziły kolejne tomy. Wiem, że teraz Dwory przeżywają jakiś swój renesans, nie wiem, czy ze względu na jakieś nowe wydania, czy o co chodzi, ale widzę, że dużo osób sięga po Dwory. I rzeczywiście wtedy, to był, nie wiem, 2016 może rok, te książki też mi się nie podobały. Ja nie przeczytałam wszystkich, przeczytałam tylko pierwszy i drugi tom, ale no nie było to coś dla mnie. Także jeżeli miałabym opierać swoją znajomość romantazy właśnie na tych dwóch książkach, no to zdecydowanie nie lubię, no ale nie przeczytałam po prostu wielu takich książek, także też ciężko mi skreślać cały taki gatunek, czy też podgatunek właśnie bazując tylko na dwóch książkach Sary J. Maas. Także nie wiem, czy lubię, czy nie, ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć. Oglądasz polskiego booktuba? Tak, ja oglądam bardzo dużo polskiego booktuba, oglądam bardzo dużo różnych kanałów, może nie tak, że każdy odcinek rzeczywiście włączam i śledzę na bieżąco, natomiast generalnie oglądam dosyć sporo polskiego booktuba, także to założenie jest jak najbardziej prawdziwe. Teraz jedno z tych bardziej prywatnych założeń. Polubiłaś Warszawę, ale nie planujesz w niej osiąść na stałe. Tak, Warszawę bardzo polubiłam, to znaczy właściwie ja zawsze Warszawę lubiłam, więc też nie musiałam jakoś szczególnie się do niej przekonywać. Co do tego, czy planuję osiąść na stałe, czy nie, to ja bym bardzo chciała, to jakby nie jest kwestia tego, że ja nie chcę, tylko problem z Warszawą jest taki, że ceny nieruchomości są absolutnie kosmiczne, no i po prostu na ten moment nie do przejścia, także gdybym mogła mieć mieszkanie, to na pewno chciałabym tutaj osiąść na stałe, natomiast obecnie nie wiem, czy to się wydarzy ze względu właśnie na to, że te ceny nieruchomości są jakie są. Jakbyś mogła mieszkać za granicą, to wybrałabyś Australię albo Nową Zelandię. Gdyby odległość nie miała znaczenia, albo gdyby wszyscy tacy nasi bliscy mogli być tam z nami, to tak, to myślę, że Australia albo Nowa Zelandia byłyby dla nas bardzo atrakcyjnym miejscem do życia. Natomiast ja już miałam okazję mieszkać za granicą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dużo też podróżowałam po świecie i szczerze Wam powiem, że ja naprawdę bardzo doceniam życie w Polsce. Oczywiście Polska ma mnóstwo wad, ale myślę, że każdy kraj boryka się ze swoimi własnymi problemami i na ten moment jednak doceniam życie w Polsce i możliwości, które mam tutaj, będąc właśnie w środku Europy i raczej nie planuję w najbliższych latach wyprowadzki za granicę, czy to do Australii, czy Nowej Zelandii, czy gdziekolwiek indziej. Szybko się denerwujesz, ale nie widać tego na zewnątrz.
Trudne te założenia są, bo nie jestem w stanie na nie tak jednoznacznie odpowiedzieć, tak albo nie. Raczej się szybko nie denerwuję, raczej jestem spokojna, ale rzeczywiście jak już się zdenerwuję, to rzadko kiedy od razu widać to na zewnątrz. Raczej rzeczywiście jestem z tych osób, które gdzieś te wszystkie emocje w sobie w środku tłumią i dopiero po jakimś czasie wybucham. Także powiedziałabym, że tak połowicznie jest to prawdziwe, chociaż tak jak mówię, no chyba nie aż tak szybko się denerwuję, bo ja też nie jestem taką osobą, którą łatwo zdenerwować tak poważnie, bo oczywiście to, że czasem jestem na coś wkurzona, czy wiecie, czy na coś sobie ponarzekam, to jeszcze nie znaczy, że jestem jakoś naprawdę zdenerwowana. Nie jesteś hejterką Joe Alwina. Dla niewtajemniczonych Joe Alwin to jest były partner Taylor Swift, z którym spędziła no, ponad 6 lat swojego życia. Napisała o nim właściwie 5 albumów. No i to był taki związek, który wszyscy fani myśleli, że zakończy się ślubem i że to będzie taki endgame. Natomiast, no tak się nie stało, rozstali się ponad rok temu. Taylor teraz jest w szczęśliwym związku z kimś zupełnie innym. Ale tak, nie jestem hejterką Joe Alwina. Przede wszystkim dlatego, że mam 30 lat, więc jestem trochę za stara na jakieś takie bardzo emocjonalne angażowanie się w związki celebrytów, które absolutnie mnie nie dotyczą. Ale Joe Alwin też wydaje mi się taką bardzo bezproblemową postacią. Przynajmniej to, jak prezentuje się gdzieś tam w mediach, jest takie bardzo właśnie bezproblemowe. To jest raczej taki, no wydawałoby się, dobry, ułożony chłopak. A w dodatku to, czym zaplusował według mnie, to to, że w momencie, kiedy był właśnie tak bardzo mocno na świeczniku ze względu na to rozstanie z Taylor, to wykorzystał ten moment wspierając Palestynę. On głośno o tym mówi, nosi te przypinki, często też udostępnia jakieś treści w social mediach właśnie popierające Palestynę. Także myślę, że nie mógł po prostu wybrać lepszego sposobu na wykorzystanie tego, że po prostu cały świat na niego patrzył. Jak właśnie w sposób taki, jaki to zrobił i no choćby z tego powodu ciężko mi jest go w jakikolwiek sposób hejtować. No uważam po prostu, że to jest dobry człowiek, niezależnie od tego, co wydarzyło się w związku dwojga dorosłych ludzi. No rozstali się, tak bywa, takie jest życie. Natomiast no jako taka postać medialna wydaje mi się naprawdę bardzo, bardzo w porządku osobą. Jesteś punktualna. Znowu raczej tak. Generalnie jestem tą osobą, która woli przyjść 20 minut za wcześnie niż 5 minut za późno, ale oczywiście spóźniać mi się zdarza, więc to też nie jest tak, że nigdy w życiu się nie spóźniłam i że sobie tego nie wyobrażam. Jak najbardziej zdarzyło mi się to i to pewnie nie raz. Natomiast raczej na co dzień za bardzo się nie spóźniam. Nie sugerujesz się opiniami innych przy wyborze danej książki. Sugeruję się czasami, jeżeli jakaś książka wpadnie mi w oko, to na przykład patrzę, czy moi ulubieni właśnie twórcy booktubowi przypadkiem tej książki już nie czytali i czegoś o niej nie powiedzieli, ale czasem też o danej książce w ogóle wcześniej nie słyszałam, a jakaś osoba, która wiem, że poleca książki, które mogą mi się spodobać, poleci jakąś książkę, mam wrażenie, że to jest jakieś straszne masło maślane. I tylko dlatego się na nią skuszę. I ostatnio było tak z jakąś książką, którą kupiłam tylko dlatego, że Zuzia, dziewczyna z biblioteki na Instagramie, tę książkę poleciła i wcześniej w ogóle o niej nie słyszałam, nie czytałam też żadnej innej książki tej autorki, a jednak kupiłam ją właśnie tylko i wyłącznie z tego polecenia. Także to nie jest prawda. Czasem się sugeruje, właściwie nawet pewnie częściej niż rzadziej sugeruje się opiniami innych przy wyborze jakiejś książki. Nie lubisz Young Adult? To nie jest tak, że nie lubię, raczej po prostu już po te książki nie sięgam, albo jeżeli sięgam, to bardzo rzadko, bo po prostu już nie znajduję tam treści dla siebie, ale to nie oznacza, że ich nie lubię, czy że uważam, że są jakieś złe, czy no nie wiem, że są gorsze niż inne książki. Po prostu ja na tym etapie życia, na którym jestem, szukam już troszkę czegoś innego w literaturze i książki Young Adult najczęściej do mnie nie trafiają, chociaż oczywiście zdarzają się wyjątki, więc to nie jest tak, że nie lubię, ale raczej po prostu nie sięgam, albo jeżeli sięgam, to bardzo rzadko. Wolisz czytać na Legimi niż kupować nowe książki? Znowu, to jest założenie, na które mogę odpowiedzieć połowicznie, i tak i nie. Generalnie ja korzystam z Legimi bardzo, bardzo dużo i bardzo często w moich podsumowaniach miesięcznych możecie zobaczyć okładki książek, które wklejam, a nie fizyczne książki, właśnie dlatego, że czytałam je w formie papierowej. I często jest tak, że przeczytam jakąś książkę na Legimi i później, mimo że już ją przeczytałam, kupię wersję papierową, bo na przykład tak bardzo mi się podobała i wtedy już jestem pewna, że chcę ją mieć na półce. To też łączy się z tym pytaniem o rozważne kupowanie książek. Natomiast to też nie jest do końca tak, że naprawdę jakoś super wolę czytać na Legimi. Legimi po prostu daje mi duży wybór. Dużo różnych książek mogę sprawdzić, których normalnie bym pewnie nie kupiła. I to bardzo, bardzo sobie cenię właśnie w tej platformie, czy w ogóle w jakichś innych takich książkowych platformach. To nie jest żadna współpraca z Legimi, to jest po prostu platforma, z której ja korzystam na co dzień. Na pewno czytam tam bardzo dużo i na pewno bardzo sobie cenię tę formę, ale raczej postawiłabym Legimi na równi z książkami papierowymi. Chciałabyś mieszkać w domku na wsi? Tak, gdybym miała razem z mężem, gdybyśmy oboje mieli taką pracę w pełni zdalną, która nie wymagałaby od nas przyjazdu do miasta, do biura, jakichś takich, wiecie, rzeczy do załatwienia po prostu w mieście, to pewnie nawet byśmy się zastanawiali nad jakimś takim domkiem totalnie na wsi, gdzieś, wiecie, pod lasem i tak dalej. Natomiast no, w tym momencie mamy po 30 lat, więc no, pracujemy, dopiero gdzieś tam budujemy nasze, powiedzmy sobie, kariery zawodowe, pracujemy hybrydowo, więc jednak ta bliskość tego miasta jest nam potrzebna. Ja muszę być w biurze czasem, mój mąż musi być w biurze, także no, w tym momencie mieszkanie na wsi gdzieś tak bardzo, bardzo daleko od miasta nie wchodzi w grę, ale może kiedyś w przyszłości, kto wie, może to się wydarzy.
Jesteś bardzo konkretna i dobrze zorganizowana. Dużo pada tych założeń na temat właśnie bycia jakąś taką zorganizowaną i tego typu rzeczy. W życiu zawodowym powiedziałabym, że tak. Generalnie ja mam taki pstryczek w mózgu, który mi się przełącza na taki tryb profesjonalny, zawodowy i tryb taki życiowy. I w życiu takim codziennym ja jestem totalnym bałaganem, nie ogarniam absolutnie nic. Przez większość dni, bo mam takie przebłyski jakiegoś, powiedzmy, większego zaangażowania. Natomiast generalnie mało rzeczy w życiu ogarniam, takim prywatnym. W zawodowym wydaje mi się, że ogarniam bardzo i rzeczywiście jestem taka konkretna, zorganizowana, wiem czego chcę. Także znowu tutaj połowicznie. Także wszystkie te Wasze założenia są takie bardzo niejednoznaczne. Ale coś jest na rzeczy, bo rzeczywiście z tym byciem dobrze zorganizowaną tutaj pojawiło się co najmniej kilka tych założeń. Nie wypożyczasz książek z biblioteki. Rzeczywiście już raczej nie wypożyczam książek z biblioteki. Tutaj wracamy do Legimi, po prostu subskrybuję tę platformę i nie mam potrzeby chodzić do biblioteki, bo większość książek, które chcę przeczytać, znajduję tam. Natomiast jako dziecko, kiedy nie miałam jeszcze swoich pieniędzy, w ogóle nie istniały takie platformy jak Legimi, czy Empik Go, czy BookBeat, no to biblioteki to był mój dosłownie drugi tom. Chodziłam tam bardzo często, na pewno kilka razy w miesiącu, bardzo często, właściwie głównie książki, które czytałam, bo ja czytam też od zawsze, to nie jest tak, że w którymś momencie przekonałam się do czytania, tylko czytam właściwie od dziecka. No i jako dziecko nie za bardzo miałam książki na własność, rodzice też mi za bardzo książek nie kupowali, więc wszystkie, które czytałam, były wypożyczane z biblioteki. Także kiedyś jak najbardziej, teraz nie, po prostu dlatego, że nie mam obecnie takiej potrzeby. Jesteś bossy. Bossy, czyli taka rządzicielka troszkę. Nie, w ogóle. W ogóle ja nie jestem osobą, która ma jakiś taki, wiecie, silny instynkt przywódczy, która chce być jakąś liderką i tego typu rzeczy. Nie. Nie wydaje mi się, żebym to była ja, także raczej ja bym powiedziała, że nie. Mam nadzieję, że bliskie mi osoby by się z tym zgodziły. Nie chcesz mieć dzieci? Nie wiem. To już chyba też padało kiedyś. Wydaje mi się, że w jakimś Q&A albo kiedyś o tym mówiłam. Na ten moment nie mam dzieci, ale nie mówię, że nigdy ich nie będę miała, nie mówię, że nie chcę ich mieć. Po prostu uważam, że to jest bardzo odpowiedzialna decyzja, na którą na ten moment chyba nie jestem jeszcze gotowa. Nie lubisz dzieci? Nie wiem, dlaczego tak Wam się wydaje, nie wiem skąd te założenia, absolutnie nie jest tak, że nie lubię dzieci, po prostu nie mam na razie swoich, natomiast mam dwójkę wspaniałych siostrzeńców, właściwie siostrzeńcę i siostrzeńca, które absolutnie uwielbiam, są cudowne i byłam też nauczycielką, pracowałam bardzo dużo w swoim życiu z dziećmi, więc absolutnie nie jest tak, że dzieci nie lubię. Czasami nie chce Ci się już prowadzić kanału. To jest troszkę prawda, wynika to z tego, że ja ten kanał prowadzę bardzo, bardzo długo, od 2016 roku chyba, no to wiecie, to jest już prawie 10 lat kanału, a wcześniej jeszcze od 2012 prowadziłam bardzo regularnie bloga książkowego. Także w tym książkowym świecie jestem już bardzo długo, a nigdy nie rozwinęłam swojego kanału, czy w ogóle tych bookmediów w taki sposób, w jaki mogłabym rozwinąć, w taki sposób, w jaki rozwija się wiele innych bookmediów. Nie mam tutaj absolutnie do nikogo pretensji, bo to jest tylko i wyłącznie moja wina, że być może wkładam w to za mało pracy, być może czytam też książki, które są mniej popularne. To też jest już coś, co mówiłam wiele razy, ale moimi odbiorcami, jak się spojrzy na statystyki, są głównie osoby w przedziale wiekowym, tym moim, to znaczy tam 25-30 i jeszcze te starsze. Natomiast tych poniżej 25 roku życia i poniżej 18 prawie na moim kanale nie ma. A jednak głównie osobami oglądającymi YouTube to są właśnie osoby w takim wieku szkolnym, nastoletnim. Także wydaje mi się, że to są między innymi powody, dla których kanału nigdy nie udało mi się rozwinąć. I czasami troszkę po prostu brakuje mi jakiejś takiej motywacji, ale zawsze wracam, bo jak na razie po prostu lubię jeszcze raz na jakiś czas wstawić jakiś film, lubię sobie raz na jakiś czas pogadać o książkach. Nie wiem, czy kiedyś i kiedy, jeżeli nadejdzie taki moment, że całkiem zrezygnuję z kanału. Na razie, jeżeli nie mam ochoty, to po prostu nie nagrywam, robię jakąś przerwę, ale rzeczywiście czasami mam takie momenty, że mi się chce troszkę mniej, ale na szczęście one póki co zawsze mijają. Jesteś wobec siebie bardzo krytyczna. No tak, jestem, ale kto nie jest tak naprawdę? Wydaje mi się, że większość osób, no i patrzy na siebie właśnie w sposób taki dosyć krytyczny. Myślę, że jest trochę prawdy w powiedzeniu, że jesteśmy swoimi największymi krytykami. Także no tak, to założenie myślę, że mogę powiedzieć, że jest prawdziwe. Gdy masz jakieś problemy, uciekasz w książki. Nie. Może Was to zaskoczy, ale nie, ponieważ ja, kiedy mam jakiś taki problem, który zajmuje mi głowę, to kompletnie nie mogę się skupić na czytaniu. Raczej włączam wtedy jakieś takie filmy, nad którymi nie trzeba myśleć, albo jakieś seriale i po prostu tak lecą ciągiem, niż właśnie książki, bo jednak książki wymagają troszkę więcej uwagi i skupienia. I po prostu, jeżeli mam jakiś taki problem poważny, no bo zakładam, że tutaj chodzi może o coś takiego bardziej poważnego, to no nie jestem w stanie po prostu się skupić na książkach, dlatego raczej wtedy w te książki nie uciekam. Nie interesują Cię booktubowe dramy. Chciałabym powiedzieć, że nie. Chciałabym powiedzieć, że jestem ponad tym i absolutnie mnie to nie interesuje, ale przyznam, że czasem jak gdzieś mi się coś obije o uszy i widzę te informacje, no to jestem ciekawa, co tam się dzieje i no nie wiem, przewijam na przykład te TikToki. Ostatnio była taka drama o pisanie recenzji przez AI.
Także trochę tam śledziłam, co się dzieje w tym temacie, więc nie jest to zupełnie tak, że mnie nie interesują i że całkowicie ich nie śledzę, ale też nie jestem w nie w żaden sposób emocjonalnie zaangażowana, nigdy ich raczej nie komentuję, raczej nic na ten temat się nie wypowiadam. Po prostu jak są, to jestem ich zazwyczaj świadoma i gdzieś tam sobie patrzę, co się dzieje, ale... No ale nie wypełnia to aż tyle mojego czasu, żebym chciała o tym, nie wiem, mówić, wypowiadać się, nagrywać jakieś swoje treści komentujące te dramy i tego typu rzeczy. Dobra, i zbliżamy się już do końca. Tutaj widzę, że mam chyba nie tyle założenia, co po prostu jakieś stwierdzenie, ale myślę, że możemy z tego zrobić założenie. Podziwiam, jak dajesz radę i praca, i książki, i YouTube. Ja mam podobnie, ale książki i blog cierpią przez pracę. No właśnie to nie jest tak, że do końca sobie daję radę z tym i to wszystko tak idealnie łączę, bo po pierwsze ja nie czytam dużo, ja czytam, wiecie, 5-6 książek miesięcznie, gdzie przy innych booktuberach to jest naprawdę nic. Filmy też nagrywam raz w tygodniu, czasami w którymś tygodniu nie nagram w ogóle nic, także to nie jest tak, że kanał na tym nie cierpi. Rzeczywiście staram się w miarę regularnie coś tam publikować, ale nie publikuję tego zawsze. Nie mam stałego dnia ani stałej godziny, nie czytam aż tak dużo jak kiedyś, więc zupełnie rozumiem i myślę, że nie ma co się tutaj przejmować. No jesteśmy dorosłymi ludźmi, mamy prace niezwiązane z książkami w większości, mamy też życie inne poza książkami, jakieś, wiecie, inne zobowiązania, inne po prostu rzeczy, które chcemy i lubimy robić, także no ja już nie czuję z tego powodu wyrzutów sumienia. Miło mi, że tak ktoś uważa, że tak mi się to udaje łączyć, ale nie uważam, żeby tak było, bo no właśnie choćby widać to w tej liczbie przeczytanych przeze mnie książek w każdym miesiącu, czy w częstotliwości publikowanych na kanale treści. Nie umiesz wciągnąć się w długie serie, więc czytasz głównie jednotomówki. To jest prawda, chociaż też wydaje mi się, że to wynika trochę z tego, że serie to są głównie właśnie albo te książki młodzieżowe, albo jakaś taka fantastyka. I oba te gatunki to są gatunki, których ja za bardzo nie czytam. Być może jakby powstała jakaś seria w gatunku, który ja lubię, chociaż ciężko mi sobie wyobrazić na przykład literaturę piękną, będącą jakąś serią, to wyglądałoby to inaczej. Ale po prostu książki, które mnie interesują, książki, które ja czytam, no to są zwykle jednotomówki, więc tak wychodzi dosyć naturalnie, że raczej tych serii nie czytam. I ostatnie założenie. Jesteś jedynaczką. Nie jestem jedynaczką. Mam 4 lata od siebie starszą siostrę, która właśnie też mieszka w Warszawie. Także no nie, to założenie jest nieprawdziwe. I to by było na tyle. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za wszystkie założenia na mój temat, które przesłaliście mi na Instagramie. Bardzo Wam dziękuję za wkład w ten film, ponieważ gdyby nie Wy, no to oczywiście nie mógłby on powstać. Jeżeli macie jeszcze jakieś założenia, którymi chcielibyście się podzielić albo je zweryfikować, to zostawcie na dole w komentarzu, ja postaram się na bieżąco odpowiadać. I jeżeli udało Wam się dotrwać do końca tego filmu, to zostawcie proszę w komentarzu na dole emoji delfinka. Bardzo jestem ciekawa, czy ktoś ogląda te filmy w całości do ostatniego zdania. Na ten moment już się z Wami żegnam. Jak zawsze bardzo, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!